Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, to jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Republiki. Z nami jest Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Prezydent Rzeczpospolitej spędził tydzień w zasadzie w Stanach Zjednoczonych. Spotkanie czy zgromadzenie generalne Organizacji Narodów Zjednoczonych regularnie co roku w tym samym czasie w Nowym Jorku. No, ale jednocześnie wizyta prezydenta Rzeczpospolitej w polskiej Częstochowie, w miejscu, w którym w roku 2015-16 przy okazji swoich pierwszych pobytów w Stanach Zjednoczonych prezydent był. No i w pewnym sensie w jego wystąpieniu słychać było, że to jest w pewnym sensie już początek podsumowań prezydentury Andrzeja Dudy. To była 10. wizyta na zgromadzeniu ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych prezydenta. 10. i ostatnia. I ta 10. wizyta pokazała, że prezydent jest już politykiem światowym. Dlaczego? Bo zainteresowanie mediów amerykańskich, ale też światowych, zarówno jego wystąpieniem, jak i jego potencjalnym spotkaniem z prezydentem Trumpem, pokazało, że jest to polityk światowy. Nie wszyscy chcą to przyjąć do wiadomości w Polsce, no szczególnie rządzący, szczególnie opcja rządowa, która widzi polityka wielkiego europejskiego w swoim własnym kierowniku, bo tak na niego mówią, chyba na Donalda Tuska, raczej powinni spojrzeć na prezydenta Andrzeja Dudę i to, jakim zainteresowaniem cieszy się w Ameryce. Ja myślę, że premier Donald Tusk w Ameryce w ogóle nie cieszy się zainteresowaniem. To pierwsza sprawa. Oczywiście jest to pewnego rodzaju podsumowanie i ta wizyta w Doylestown w polskiej Częstochowie była też pewnego rodzaju klamrą, dlatego że podczas początku prezydentury i na końcu prezydentury Andrzej Duda był w duchowej stolicy Ameryki, bo tak mówi się o Doylestown. Potwierdził to wiele miesięcy temu. Miał też tam być prezydent Donald Trump. Bywali tam wcześniej prezydenci, prezydent Johnson, prezydent Reagan, prezydent Bush senior. Ze względów bezpieczeństwa ostatecznie nie doszło do tej wizyty. Organizatorzy zapraszali, bo to organizatorzy byli tymi, którzy zapraszają, i nie doszło do wizyty, ale media zajmowały się tym. Jak to rozumiem? Bo było bardzo dużo, skoro pan o tym wspomina, było bardzo dużo informacji w amerykańskich mediach na ten temat. Obecność amerykańskich stacji telewizyjnych tam w Doylestown też świadczy o tym, że no, amerykańskie stacje telewizyjne no, liczyły się z taką możliwością. Jakie były tego przyczyny? Bo przecież sprawy dotyczące Polaków w tej kampanii prezydenckiej, która się odbywa w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i w stanie Pensylwania, no są absolutnie na pierwszym planie, non-stop pojawiają się odwołania. Z jednej strony jest to oczywiście no, ta pozycja prezydenta Dudy, ale jest to, o czym mówił zresztą pod tym pomnikiem, które amerykańskie media w skrócie nazywają pomnikiem wolności i solidarności, to co mówił prezydent Duda, czyli o sile Polonii, o tym, że jeżeli Polonia jest silna, to się liczy i musi być dlatego silna. Dlatego prezydent przez te 10 lat właśnie w tę stronę pracował, by ta Polonia była jak najsilniejsza. I myślę, że to dwie sprawy. Zarówno prezydent Duda, jak i silna Polonia. Widzieliśmy to przecież Telewizja Republika. No, była tam, relacjonowała. Panie ministrze, to... Natomiast podczas, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale no, jeżeli mówiłem o prezydencie Trumpie, powiem też o prezydencie Bidenie. W ONZ-cie spotkał się prezydent z prezydentem Bidenem i również brał udział w spotkaniu organizowanym przez prezydenta Bidena w sprawie odbudowy Ukrainy. To jest ważne, dlatego że wiadomo, jakie poglądy reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Wiadomo, że reprezentuje te konserwatywne republikańskie i nigdy się od nich nie odcinał, ale wobec Ameryki prezydent Duda zawsze mówił, że każdy polski prezydent, każdy polski rząd musi współpracować zarówno z demokratami, jak i z republikanami i musi potrafić to robić. Donald Tusk działa zupełnie inaczej, to jest to, czym odróżnia. Donald Tusk atakuje jedną stronę, atakuje republikanów, uniemożliwia sobie przyszłą współpracę. Prezydent Duda zarówno współpracuje z republikanami, jak i demokratami. Jak to się może skończyć
być źle dla premiera Donalda Tuska. Widzieliśmy po tym, jak pozwalał sobie na te tweety atakujące prezydenta Trumpa, jak atakujące republikanów, jak mocno odpowiadali mu wówczas republikanie. Przecież speaker Johnson odmówił spotkania z Donaldem Tuskiem podczas rocznicy wejścia Polski do NATO. Widzieliśmy, co działo się, kiedy prezydent Zełenski pojechał i spotykał się przecież też w Pensylwanii tylko i wyłącznie z demokratami i od razu został zaatakowany przez polityków republikańskich, przez speakera Johnsona. Donald Trump odmówił mu spotkania. Trzeba naprawdę mądrze prowadzić tę politykę i mamy prezydenta Dudę, który prowadzi to mądrze i mamy politykę amerykańską i mamy premiera Donalda Tuska, który prowadzi to najdelikatniej rzecz ujmując nieodpowiedzialnie i źle. To do premiera Tuska i jego polityki za chwilę przejdziemy, ale chcę spytać jeszcze o wątki związane z Polakami w tej kampanii. Pan obserwuje tę kampanię wyborczą. Mieliśmy kilka takich akcentów w ostatnich dniach. Mieliśmy wypowiedź Kamali Harris w trakcie debaty prezydenckiej. Mieliśmy wpis w mediach społecznościowych Truth Social Donalda Trumpa na temat Polaków, w którym prezydent Andrzej Duda został nazwany jego przyjacielem i odwołanie do przemówienia w Warszawie, ale mieliśmy kolejne wypowiedzi po stronie demokratów, między innymi list, który przedstawiony został przez kampanię Kamali Harris jako poparcie, jakiego udzielili Polacy w Pensylwanii jej właśnie. No, z drugiej strony mieliśmy komentarze pochodzących z Polski stronników Donalda Trumpa, którzy mówili: ja jestem Polakiem z Pensylwanii, republikaninem, nikt z moich znajomych nie głosuje na Kamalę Harris. No to oznacza, że tam odbywa się jakiś bardzo istotny spór o polskie głosy, rywalizacja o polskie głosy amerykańskich polityków. Oczywiście to prawdopodobnie w Pensylwanii rozstrzygnie się, kto będzie prezydentem Ameryki. Wcześniej było 7 swing states, dziś mówi się o 3, w tym najważniejszej Pensylwanii. W Pensylwanii żyje 800 tysięcy polskiej Polonii, Amerykanów polskiego pochodzenia. Niektórzy mówią po polsku, inni nie, już nie mówią, ale to są Amerykanie polskiego pochodzenia i oba sztaby zdają sobie z tego sprawę. Prezydent Duda wielokrotnie mówił, że nie jest rolą polskich polityków mieszać się w wybory, dlatego się nikt nie powinien mieszać. Natomiast my wiemy, jaki byłby dobry dla Polski prezydent. I prezydent mówi to publicznie, że Ameryka, Polska potrzebuje silnego przywództwa Ameryki i potrzebuje i dla Polaków, i dla Polonii. Dobry byłby po prostu silny przywódca Ameryki. I tym powinni się... Jak rozumiesz te słowa pana prezydenta? Pan prezydent powiedział, że no właśnie, że potrzebujemy silnej Ameryki. No nie użył sformułowania wielkiej Ameryki, silnej Ameryki. Myślę, że Polacy są mądrzy, Amerykanie polskiego pochodzenia też i rozumieją właśnie te procesy, a to, kto jest i teraz muszą wybrać, kto jest silny, a kto nie, kto będzie właśnie w taki sposób działał. No nie jest rolą prezydenta Polski wskazywanie. My mówimy rzeczy oczywiste, tak, co jest potrzebne dla bezpieczeństwa tu w tej części Europy. No potrzebne są silne Stany Zjednoczone. Przecież to prezydent Duda pierwszy w obecności prezydenta Bidena i premiera Mateusza Morawieckiego sformułował pierwszy priorytet polskiej prezydencji o tym, że więcej Ameryki w Europie, tak? Bo przecież jest wiele krajów w Europie, które tę Amerykę próbują z Europy wypchnąć. To przecież prezydent Duda sformułował pierwszy w Waszyngtonie ten postulat 3% PKB na obronność, bo tak jak potrzebujemy silnej Ameryki, potrzebujemy silnego NATO i tego, żeby wszyscy to rozumieli. Wszystkie kraje. Panie ministrze, to pozostając jeszcze na chwilę przy tych kwestiach dotyczących Stanów Zjednoczonych, no przed nami ostatnie miesiące prezydentury Andrzeja Dudy, prezydentury, która no została w pewien sposób wpisana w tę budowę porozumienia transatlantyckiego. Prezydent Andrzej Duda był jego promotorem, twarzą. No pierwsze spotkania, w trakcie których no zawarte zostały, czy rozpoczęte zostały rozmowy na temat uzbrojenia polskich sił zbrojnych. Jak z perspektywy czasu patrzy pan
patrzy pan prezydent na ten okres, dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych, w zasadzie trzech prezydentów Stanów Zjednoczonych i z różnych obozów politycznych, no a jednocześnie kluczowe decyzje dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w tym czasie podejmowane w zasadzie zgodnie z polskim interesem. Prezydent Duda udowodnił, że potrafi współpracować dobrze zarówno z republikanami, jak i demokratami, bo tak jak pan redaktor wspomniał, współpracował z trzema prezydentami Stanów Zjednoczonych. Tak, zapadały ważne decyzje, ale my mamy nadzieję i prezydent robi wszystko, żeby te ważne decyzje, te najważniejsze były dopiero przed nami. Dlatego chcę wykorzystać ten okres polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej do tego, żeby prowadzić jeszcze bardziej intensywną politykę właśnie amerykańską. Czy to się będzie wszystkim w Europie podobało? Oczywiście nie. Czy mam nadzieję, że będzie się to podobało wszystkim w Polsce? Dlatego, że wielokrotnie przypominaliśmy premierowi Donaldowi Tuskowi, żeby w sprawach bezpieczeństwa mówił Ameryka, 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 a nie Deutschland, Deutschland, Deutschland. Niemcy nam bezpieczeństwa w żaden sposób nie zapewnią i my musimy mieć silną armię, ale silne sojusze jest tylko jeden najważniejszy sojusznik. I teraz ten okres od 1 stycznia do 30 czerwca, kiedy Polska będzie miała tę prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, trzeba właśnie wykorzystać do budowania jeszcze większego polskiego bezpieczeństwa. Stąd pomysł prezydenta, żeby zrobić szczyt Ameryka-Unia Europejska tu w Polsce. Czy to się uda? No mamy nadzieję, że tak. Czy to się może udać? Czy będzie się podobało to rządowi? No mamy nadzieję, że nie będzie w tym przeszkadzał. Czy to się może udać w sytuacji, kiedy rząd i prezes Rady Ministrów w sposób oczywisty orientuje swoją własną politykę na politykę europejską, no bo widzimy to w wielu wypowiedziach Donalda Zadaję Tuska. Tylko pytania, nie chcę atakować w tej sprawie premiera Donalda Tuska, dlatego że decyzje przed nami. Zanim te decyzje nie będą zapadały, nie ma co atakować premiera Tuska. Dajmy mu szansę. Wiemy, jaką politykę prowadził. Nie jest to dla nikogo tajemnicą. On się tej polityki wstydzi. Jak mu się przypomina pewnie niewygodne fakty, to on po prostu reaguje histerią, reaguje po prostu nerwowo. Ja to rozumiem, natomiast Polacy mają prawo to przypominać, mają to prawo przypominać politycy, ma prawo przypominać to prezydent Rzeczypospolitej, bo przecież premier Donald Tusk prowadził proniemiecką politykę, która de facto była polityką resetu z Rosją, była to podpisywał dokumenty, o których prezydent mówił, a świetnie pan redaktor z profesorem Cęckiewiczem je opisywał, te współpracy z ruskimi służbami i to jest za nami. I teraz premier chciałby to wymazać, chciałby zablokować wszystkich na Twitterze, którzy o tym piszą i żyć w takiej bańce i nie pamiętać. No nie, to jest historia, to będzie opisywane przez historyków. Musimy wyciągać wnioski. Widzieliśmy nerwy. Ale dajmy mu szansę w sprawie Ameryki. Ale to ja chcę spytać o to, dlatego, że kiedy słyszeliśmy wystąpienie Radosława Sikorskiego... Tylko wie pan, jak się ta szansa kończy, to jeszcze jak, żeby... bo ja oczywiście chciałbym premierowi Donaldowi Tuskowi dać szansę, tylko jak byliśmy wspólnie, prezydent Duda był z premierem Tuskiem w Waszyngtonie, w Białym Domu, spotykał się z prezydentem Bidenem, też tam byłem, towarzyszyłem prezydentowi Dudzie w rocznicy wejścia Polski do NATO, to co godzinę później zrobił Donald Tusk? No co? Po bardzo dobrej wizycie, która pokazała jedność w sprawie Ameryki, godzinę później zapowiedział wyrzucenie 50 ambasadorów. Po co to zrobił? Przecież to była polityczna, PR-owa zagrywka, żeby absolutnie zburzyć jedność wobec Ameryki. Ale dajmy premierowi Tuskowi szansę. Panie ministrze, to jak pan rozumie w takim razie, bo o ile Donald Tusk praktycznie nie wypowiada się, no poza tym jednym, tą jedną wypowiedzią, będącą reakcją na słowa prezydenta Dudy, w zasadzie Donald Tusk się do swojej polityki resetowej, swojej polityki współpracy z Rosją, swojej zgody na podpisanie umowy FSB-SKW w zasadzie się publicznie poza tym jednym momentem nie odnosił. To była reakcja na słowa prezydenta. Ale Radosław Sikorski, który był również autorem polityki resetu, co sam przyznaje nawet w wywiadach, mówił o tym u Moniki Olejnik, że to
wręcz on był pierwszym pomysłodawcą tej polityki, jeszcze zanim Amerykanie swoją politykę resetu zaczęli realizować. Dziś Radosław Sikorski w Organizacji Narodów Zjednoczonych wygłasza przemówienie atakujące Federację Rosyjską. Kiedy patrzymy na jego wypowiedzi na przestrzeni lat, nawet wtedy, kiedy tę politykę resetu budował, no zawsze albo bardzo często były wypowiedziami no, antysowieckimi, bardzo często, no może antyputinowskimi to dużo rzadziej, jeśli w ogóle w czasach resetu. No dzisiaj to jest zupełnie inna retoryka. Co takiego się stało? Co się takiego zmieniło, że minister spraw zagranicznych dziś mówi co innego niż to, co pisał w dokumentach o carze Aleksandrze i o współpracy z Federacją Rosyjską? Panie redaktorze, dziś cała Europa tak mówi, więc nie jest trudno tak mówić. Trudno było tak mówić i odwagą było tak mówić w 2008-2009 roku, kiedy prezydent Lech Kaczyński chciał dołączenia Ukrainy i Gruzji do NATO i do Unii Europejskiej, ale przede wszystkim do NATO. Trudno było to mówić na wiecu w Tbilisi, kiedy ruskie czołgi jechały na Tbilisi. Wtedy trzeba było być odważnym i wtedy w Europie, wie pan co czekało na za takie słowa? Wyśmiewanie, drwiny i tylko to mogło. I wówczas odwagą było prezentować takie poglądy. Prezydent Kaczyński i prezydent Duda prezentowali te poglądy zawsze, zawsze. Prezydent Duda wielokrotnie opowiadał mi zresztą o swojej ostatniej rozmowie, ostatnim locie 7, zdaje się, że 7 kwietnia z Wilna, kiedy wracali, kiedy prezydent Kaczyński tłumaczył swoim współpracownikom właśnie politykę wobec naszych sąsiadów i odwagą było mówić wtedy, a dziś, kiedy mówi tak cała Europa, cały świat, jest to oczywistością. Czy ja się z tego cieszę, że Radosław Sikorski zmienił zdanie? Bardzo się cieszę, ale nie o to będzie w przyszłości toczyła się gra. Kilka pytań wcześniej pan mnie zapytał właśnie o to podsumowanie, o to, jak prezydent patrzy na przyszłość, jak patrzy na te relacje z Ameryką. To prezydent diagnozuje sprawę następująco. Otóż to, co stanie się za kilka lat, będzie najważniejsze i tam będzie toczyła się najważniejsza gra. Otóż mamy dziś w Europie sytuację, w której całkowicie o 180 stopni większość państw, głównie Niemcy, zmieniły swoją politykę wobec Rosji. Oczywiście po wybuchu wojny, po ataku Rosji na Ukrainę, po 24 lutego. Ale prawdziwa gra będzie o to, co będzie za kilka lat, kiedy wojna się skończy, i prawdziwa gra będzie o to, że prawdopodobnie Niemcy będą chciały znowu wrócić do interesów do resetu, z Rosją. Będzie reset resetu. Nie no, my musimy właśnie walczyć o to, żeby nigdy do tego nie doszło. I tak prezydent diagnozuje sytuację. Mówił zresztą o tym. Widzieliśmy wypowiedź byłego szefa wywiadu Niemiec, który Polskę oskarżał o udział w wysadzeniu Nord Stream 2. Już wtedy prezydent mówił, że to pokazuje, że w przyszłości Niemcy prawdopodobnie będą chciały wrócić do interesów. Co będzie za 5 lat, za 10 lat? Naszym interesem jest to, żeby nigdy nie można było do tego wrócić, żeby nigdy nie można było wrócić do resetu, żeby kto nie znaleźli się znowu naiwni, którzy nie będą wyciągali wniosków z historii. Bo łatwo jest dzisiaj mówić, tak, Lech Kaczyński miał rację w Tbilisi, dobrze to diagnozował, tak, pomyliliśmy się, dzisiaj już widzimy. No, dzisiaj a za 10 lat... Dzisiaj nikt z Polaków, z polskich polityków, architektów polityki resetu nie mówi, pomyliliśmy się. No nie, oni nie chcą tego pamiętać. Nikt... No, panie redaktorze, właśnie potrafi prezydent Niemiec powiedzieć do dziennikarzy, tak, pomyliłem się, źle zrobiłem, prowadziłem złą politykę, byłem naiwny wobec Rosji, chciałem ich widzieć, że oni są inni. Zresztą wówczas te media pisały, że on bije się w piersi, tak? On to zrobi. Natomiast premier Donald Tusk, nie, jak zawsze będzie szedł w zaparte, będzie udawał, że to w ogóle nie istniało. Natomiast ja mówię o tym, jaka będzie przyszłość. Każdy z polskich polityków powinien walczyć o to, żeby Niemcy nigdy nie mogły do tego wrócić. Niestety widzimy, kto rządzi Unią Europejską. I jeżeli Niemcy przestawią tak zwaną wajchę w Unii Europejskiej, to będą po prostu krok po kroku, step by step, latami zmieniali to
I Polska musi się temu przeciwstawiać i musi o to walczyć, głównie wydaje mi się w Ameryce, bo to, że oni będą do tego dążyli, to z perspektywy czasu, kiedy spojrzymy na naszą historię na 100-200 lat, to wiemy, że prędzej czy później będą chcieli współpracować. No my to wiemy, obserwujemy tak, to i musimy o to walczyć. Tym bardziej, że... Żeby tak do tego nie doszło i żeby do tego, nie doszło. Panie ministrze, na koniec patrzę na zegar, jesteśmy już w zasadzie po czasie, ale na koniec chcę spytać, wspomniał pan o sprawie ambasadorów. To, co wydarzyło się w Sejmie w ostatnich godzinach, jest, jeśli chodzi o sprawy dotyczące nominacji ambasadorskich, czy tego całego procesu, którego kluczowym elementem jest prezydent, to jest coś niesamowitego. Głosowania w Sejmie, które w gruncie rzeczy miały swój oczywisty wynik. Nie udało się większości sejmowej uzyskać w komisji wsparcia dla konkretnego kandydata na ambasadora. Jakieś przedziwne gry wokół tej sprawy. Jaki będzie tego ciąg dalszy? Czy ci kandydaci, którzy w takiej procedurze zostaną przedstawieni prezydentowi, mogą uzyskać, mają szansę na uzyskanie? Nie, żaden z tak przeprocedowanych kandydatów, dopóki prezydent Duda będzie prezydentem, nie ma szansy na to, żeby zostać ambasadorem. Dlaczego? Bo Donald Tusk, jego rząd i Radosław Sikorski łamią prawo, łamią zwyczaj, łamią to, co było od 30 lat. 30 lat było w sposób następujący. Najpierw jest uzgadnianie między rządem a prezydentem, później dopiero idzie do Sejmu i kiedy jest wiadomo, że prezydent się na kogoś zgodzi, jest on procedowany. Dziś rząd robi inaczej. Najpierw sobie kogoś proceduje, a później stawia przed faktami dokonanymi prezydenta i mówi, proszę o podpis. Nie, prezydent Duda się na to nigdy nie zgodzi. Łamie zarówno prawo, jak i zwyczaj rząd Donalda Tuska i żaden z tak procedowanych ambasadorów nie ma szans i mogą, ja nie wiem, po co oni robią te sztuczki, po co oni sobie powołują nowych członków do komisji, dopóki prezydentem będzie prezydent Duda, to się nie stanie i bardzo źle. Przecież widzimy, jak ważni są ambasadorowie dla Polski. Widzimy, że dobrzy ambasadorowie są zastępowani przez kierowników ambasad. Przecież ci ludzie, których wybiera Donald Tusk, nie będą w najbliższych miesiącach ambasadorami. Oni będą kierownikami ambasad i to jest upartyjnienie polskiej dyplomacji. To jest upartyjnienie placówek dyplomatycznych i dzieje się po prostu bardzo źle. Czy prezydent się będzie na to zgadzał? Oczywiście, że nie. I Donald Tusk pozwolił sobie na taki wpis w mediach społecznościowych, gdzie wylicza, ile to jeszcze dni nie zostało do tego, aż w końcu prezydent Duda nie będzie prezydentem. Tam doliczył się 300 ponad dni. Otóż ja mogę premierowi Donaldowi Tuskowi odpowiedzieć prosto, a ja odliczam czas, kiedy pan nie będzie premierem. A jak pan odlicza ten czas, kiedy Donald Tusk przestanie być premierem? Prawdopodobnie, znaczy ja odliczam do końca kadencji. Nie wiem, kiedy przestanie być premierem, bo to tylko i wyłącznie od niego zależy, kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta z jednej strony i to pokazuje też upartyjnienie całkowite tego kandydata, bo Rafał Trzaskowski boi się nawet zasugerować, że może kandydować. On wie, że jego cała kariera zależy od Donalda Tuska. Jeśli zostałby wybrany, byłby partyjnym tym. Ja nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne stanowiska europejskie, na które chciałby uciec z Polski Donald Tusk. Dlatego odliczam do końca kadencji, bo koalicjantów ma zastraszonych. Koalicjantów zastraszył na początku kadencji. Oni już nie fikną w czasie tej kadencji, więc raczej do końca. Jak pan ocenia tempo politycznego zużywania się tego rządu, tempo politycznego zużywania się Donalda Tuska w tej chwili? No jestem tym zaskoczony, dlatego że nie spodziewałem się, że będzie aż tak szybkie. Jest dużo szybsze niż się spodziewałem. Natomiast martwi mnie też to, że z jednej strony szybko się zużywa rząd, ale jeszcze się opozycja, mówiąc kolokwialnie, nie pozbierała. Natomiast to też jest ciężka sytuacja dla opozycji, która dla dzisiejszej opozycji po 8 latach ciężko jest oddać władzę, ciężko jest wyciągnąć wnioski, ciężko się kolokwialnie mówiąc pozbierać. Ja to rozumiem, ale
tempo zużywania się tego rządu jest nadspodziewanie szybkie. Ja myślę, że Donald Tusk też zdaje sobie z tego sprawę, dlatego cały czas rozważa to, czy będzie kandydował na prezydenta, bo wie, że to mogą być ostatnie wygrane przez Platformę Obywatelską wybory. To ostatnie pytanie. W takim razie wczoraj nasi widzowie, podaliśmy wczoraj te informacje, nasi widzowie, udało się zebrać 3 miliony złotych na wsparcie powodzian w Lądku-Zdrój. Będziemy mieli swój istotny udział jako Republika i wspólnota naszych widzów w odbudowie szkoły w Lądku-Zdrój. To pańska ocena tego wszystkiego, co dzieje się wokół samej powodzi, również pod tym względem do pewnego społecznego, ogromnego poruszenia, które widzimy w związku z tym. Prezydent Duda wielokrotnie w swoich zagranicznych wystąpieniach do mediów zagranicznych w języku angielskim mówił, że Polska jest krajem wolności i solidarności. I Polacy wielokrotnie w swojej historii to udowodnili, że są solidarni i po raz kolejny po prostu Polacy udowadniają, że są krajem solidarności. My musimy każdego dnia, zarówno politycy, jak i myślę, że w ogóle wszyscy Polacy, walczyć o to, żeby Polska pozostała krajem wolności. Dlatego, że przecież ta powódź pokazała, jak bardzo wolność nie podoba się temu rządowi. No jeżeli ktoś, internauta, pisze o tym, jak dramatyczna jest sytuacja w jego miasteczku, a później podczas tego, kiedy w piwnicy osusza piwnicę, wynosi po prostu rzeczy, zostaje przez 6 policjantów z bronią, w tym część zamaskowanych, zatrzymany za wpis na Facebooku, to jest wolność? Musimy o tę wolność niestety walczyć, a pamiętamy wszyscy przecież czasy Platformy Obywatelskiej, kiedy poprzednio rządziła, pamiętamy stronę antykomor i to, co stało się właśnie z człowiekiem, który ją prowadził. Więc z jednej strony cieszy wielka solidarność Polaków z powodzianami, świetna akcja telewizji Republika, natomiast martwi i pokazuje, że my musimy cały czas o wolność walczyć, bo wolność się temu rządowi nie podoba, bo jeżeli nie będzie wolności, to oni nie będą musieli pamiętać o resecie. To sobie powiedzą, jaki reset? Przecież to są jacyś wariaci, oszołomy polityczne, nie było resetu. Tempo zużywania politycznego z całą pewnością zostałoby spowolnione. Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, wracamy za parę chwil.